Pani Katarzyna, no to jest moja fanka. Chciałbym od niej dostać autograf. Występuje w serialu M jak miłość. Ogólnie lubię panią Katarzynę, oglądam ten serial. W Wałbrzychu w mieście jestem pierwszy raz, ale okolice już miałam przyjemność poznać wcześniej. To znaczy? Zamek Książ, już widziałam. Była pani? Tak, oczywiście, byłam, widziałam piękny i byłam i w środku, naprawdę wspaniale. Oczywiście okolice Wrocławia nie są mi obce. I też Kotlina Kłodzka i te klimaty. Wiem, że no, to jest jednak odległość, ale nie aż tak wielka jak na przykład z Warszawy, więc też byłam, miejsce. Widziałam, tak. Oglądam M jak miłość i podoba mi się z tego filmu w sumie. M jak miłość to na pewno jest serial, który poniekąd daje wiele możliwości, ale z drugiej strony też szufladkuje. Mamy ogromną oglądalność, od 12 lat kreuję tę postać, więc zdaję sobie sprawę, że w pewien sposób aktorsko mnie ogranicza, ale z drugiej strony daje mi zupełnie coś innego, otwiera mi drzwi w innych dziedzinach. Dzięki tej popularności mam szansę prowadzić programy, mogę robić swoje autorskie rzeczy i mam jakby lepszy przez to odbiór niż gdybym nie grała w M jak miłość. Dlatego ja rekompensuję sobie, można powiedzieć, w zupełnie innych dziedzinach. Lubię ten film i jestem idolką tego filmu. Jakieś 7 lat temu rzeczywiście tak się zdarzyło bardzo często, jakby figurowałam w umysłach ludzi jako Kinga Zduńska, nie Katarzyna Ciechopek, ale odkąd wzięłam udział w Tańcu z Gwiazdami, odzyskałam swoją własną tożsamość, więc dzisiaj zdecydowanie jestem bardziej rozpoznawalna jako Kasia niż jako Kinga. Bardzo ładnie tańczy i gra. Ja wychodzę z założenia, że scenarzyści dobrze wiedzą, co robią, kreując tę postać. Oni myślą globalnie, o całości, nie tylko o każdej postaci tak bardzo wnikliwie do końca. Dlatego ja się jakby poddaję temu nurtowi, ale jestem w stałym kontakcie z główną scenarzystką, panią Aliną Puchałą i rozmawiamy na temat mojej postaci, sugeruję niektóre historie, ale tak jak mówię, ja znam swoje miejsce w szeregu, to są zawodowcy, oni wiedzą, co robią. W sumie podoba mi się jej charakter, w sumie ten filmowy charakter. Podoba mi się jej temperament. No nie wiem, no wszystko mi się w niej podoba. Po prostu każdy z aktorów ma też swoje życie, swoje obowiązki i też dużo osób po prostu rezygnuje na własne życzenie. Trzeba wypełniać czymś. Tak, więc jakby też jest zapotrzebowanie. Jakby mam wrażenie, że są badania rynku na bieżąco robione i odpowiadamy na zapotrzebowanie naszych widzów. Czemu akurat M jak miłość? Nasz polski show biznes jest bardzo niestały w propozycje i gdybym im chciała być tylko aktorką, pewnego dnia mogłabym się obudzić i nie mieć co włożyć do garnka. Bardzo hermetyczne jest to środowisko i grając w serialu ja na przykład mam zablokowaną trochę drogę do filmów fabularnych, zwłaszcza o tej trudniejszej tematyce, bo jesteśmy wrzuceni do wora celebrytów i nawet nie daje nam się de facto szansy spróbowania. Już przestałam z tym walczyć, jakby zrozumiałam to, dlatego stwierdziłam, że w inną stronę pójdę i wykorzystam tą niszę, tak, która akurat będzie chciała mnie odbierać. Co z dzieckiem? Kiedy pani jest na takim wyjeździe jak dzisiaj? Opiekują się dziadkowie. Dziadkowie się opiekują, ale też często z nami jeździ, tylko oczywiście nie w tak dalekie destynacje. To jest tak, że w sobotę pracuję, a niedzielę mam wolną, więc czasem jak jedziemy, to ja trochę popracuję, mój mąż się zajmie dzieckiem, a na następnego dnia możemy spędzić ten czas razem. A w ogóle specyfika mojej pracy jest też taka, że nie pracuję codziennie. Ja mam tylko 10 dni zdjęciowych we M jak miłość. Co prawda siedzę wtedy bardzo długo na planie, ale resztę dni... Tak. Mniej więcej poświęcam. Przyzwoicie, naprawdę, więc ja się bardzo cieszę. Gorzej moim zdaniem byłoby, gdybym chodziła na etat do pracy. Kiedy zaczynała pani M jak miłość, to myślała pani, że to tak długo potrwa, tak się pociągnie? Absolutnie. Była pani dziewczynką, chyba 17 lat. Ja miałam 17 lat, nie miałam jeszcze matury, zaczynałam klasę maturalną, to było w wakacje przed właśnie klasą maturalną. I ja to traktowałam zawsze jak przygodę, jako epizod, zwłaszcza, że miałam zagrać koleżankę Piotra Zduńskiego, a tych koleżanek przecież mogło być bardzo wiele. Akurat widzowie polubili naszą parę i tak to się wszystko potoczyło. I tak naprawdę wątek dla mnie przełomowy to był w momencie, kiedy Kinga straciła wzrok. To było dla mnie bardzo trudne zadanie aktorskie, grałam przez długi czas niewidomą i mam wrażenie, że trochę się jakby to był dla mnie taki egzamin, albo tak, albo nie. Wyszło na tak, dlatego ciągle jestem. Super. Ukończyła pani psychologię, tak? Tak. Myśli pani, że to jest jakiś wariant na przyszłość, na życie w przyszłości? Tak, moi rodzice zawsze wychodzili z założenia, że powinna mieć dobry zawód taki, który zapewni mi w przyszłości byt. Akurat psychologia jest fajna, bo jest dosyć plastyczna i można ją ugniatać jak plastelinę i jakby w różnych dziedzinach się spełniać. Mnie zdecydowanie bardziej interesuje społeczna psychologia niż kliniczna.
Dlatego ja w przyszłości chciałabym robić szkolenia, a że dużo teraz pracuję, jeśli chodzi o cały wątek sekcji mamy i o macierzyństwo. Oczywiście na razie dotykam takich, można powiedzieć, zewnętrznych trochę rzeczy, bo w telewizji nie ma miejsca na głębokie analizy, ale takie miejsce jest właśnie podczas szkoleń i dlatego chciałabym się w tym w przyszłości zająć. A kim pani chciała zostać, będąc dzieckiem? Ja mam też szczęście, że spełniłam swoje marzenie. Jako dziewczynka chciałam występować w różnej formie. Albo aktorką chciałam być, albo piosenkarką, albo modelką. No, modelką nigdy nie będę, mam 1,60 m w kapeluszu, ale za to mogę się spełniać właśnie jako aktorka. Pani Katarzyna ogólnie jest ładną kobietą. Bardzo dobrze gra swoje role jako aktor. Po prostu no, jest dobra. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jaką radość jej to sprawia, że gra w tym filmie? Co jej sprawia, jakie po prostu odczuwa emocje, jak gra w tym filmie, czy kocha swoich fanów i w ogóle, no. Tak jest czasami, że rzeczywiście, że tak powiem, na górze fali są inne wątki, ale za chwilę one schodzą na dół i my wchodzimy na górę. Więc po prostu to nie ma tak, że się rzucamy, że o, nie ma nas. Trzeba to po prostu przeczekać. Przyjdzie moment, że znowu będziemy. My się bardzo lubimy i mam wrażenie, że tworzymy całkiem zgraną paczkę już od wielu lat. Mało tego czasu prywatnie ze sobą spędzamy, ponieważ każdy dużo pracuje i ten czas chce poświęcić na swoją rodzinę i swoich bliskich znajomych, z którymi się w pracy nie widuje. Ale jak są jakieś większe wydarzenia w postaci na przykład mojego ślubu, czy niedawno urządzałam urodziny, oczywiście chłopcy się zawsze stawiają i zawsze mogę na nich liczyć. Z kim najchętniej i kto najwięcej pani pomógł? Może jesteś starsi aktorzy, jak pani zaczynała w serialu? To ciężko powiedzieć, że ktoś mi pomógł. Bo jest pan Prykosz. Ale ja rzadko grałam z panem Prykoszem, tak samo z panią Teresą Lipowską. Miałam zaledwie kilka scen przy okazji jakichś takich rodzinnych wydarzeń typu śluby czy święta. Natomiast ja mam wrażenie, że ja jestem obserwatorem, ja dużo obserwuję, patrzę, nie chcę się upodabniać aktorsko do jednej osoby, za to wyciągam wszystko to, co mi się podoba z wielu osób. Ale od niedawna naprawdę bardzo mocno pomógł mi Emilian Kamiński, który w serialu gra mojego ojczyma, ponieważ dał mi szansę zagrać u siebie w teatrze i gram z nim spektakl. I to jest zupełnie inna praca i dużo się bardzo od niego nauczyłam. Rozumiem, że teatr poprawia warsztat, ubogaca. Tak naprawdę, no, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Zawodowy aktor powiedziałby, że tak zdecydowanie. Ja szczerze uważam, że to są tak kompletnie dwie różne bajki. Grać w teatrze to jest zupełnie inne stawianie głosu, jest przerysowanie, inna intonacja. To w ogóle by się nie sprawdziło, moim zdaniem, przed kamerą. I tu trzeba się uczyć na pamięć. Ale to jest zupełnie inna pamięć, dlatego że w serialu ja mam krótkotrwałą, bardzo dobrze wypracowaną. Zapamiętuję scenę, gramy. Ja zapominam, bo mam tak dużo tych scen do nagrania, że zaśmiecałabym swoją pamięć. Natomiast spektakl, jak mnie państwo budzicie w nocy, jestem w stanie wyrecytować. Więc to są dla mnie dwie różne w ogóle historie. Ja tutaj prowadzę pewnego rodzaju polemikę z zawodowymi aktorami, którzy mi bez przerwy wypominają brak szkoły aktorskiej, że to są dwa różne warsztaty. Ustawienie się pod kamerę, pod światło i granie subtelniej, bo jesteśmy na bliskich planach, musi być, nawet często nam zwracają uwagę reżyserzy, mówią trochę mniej, jesteś na bliskim planie, nie rób takich min jak w teatrze, gdzie ostatni rząd musi zobaczyć, tak? Więc dla mnie to są dwie różne szkoły. Są aktorzy zawodowi, nawet wiem jak Miłość, którzy grają nieciekawie, że tak powiem. Mówię, nie mam, czynnik ludzki. Nie będę mówił o kim myślę. Czy to sexy mama to się wzięło po urodzeniu dziecka? Miała pani problem z figurą? Nawet nie z figurą, ja bardziej miałam problem, nie powiem, z psychiką, to będzie źle odebrane, tak, że jestem jakaś... Psycholog? Tak, ale to było dla mnie duże takie zderzenie z rzeczywistością i taką dosyć bolesną. Ciążę zniosłam fantastycznie, po ciąży po prostu, nie wiem, te hormony, jakby ta rutyna, która też, ta powtarzalność, ta presja też właśnie, czy ma brzuch, czy nie ma. Ja zauważyłam, że nie tylko ze strony mediów, ale nawet najbliższych, jak się ze mną witali, najpierw patrzyli mi na mój brzuch, a dopiero potem w moje oczy i tak mówię, o co tu chodzi? I nie jest lekko, jest ciężko pogodzić to wszystko, jest ciężko trochę jakby zejść na drugi plan i mam też taką swoją własną osobistą teorię, że im bardziej niezależna kobieta przed ciążą, tym większa depresja poporodowa, że te dziewczyny, które siedzą w domu i tak naprawdę nie pracują albo mało pracują i tak jakby są gospodyniami domowymi, dużo łatwiej radzą sobie, bo nie muszą aż tak bardzo zmieniać swojego stylu życia. Ja miałam to szczęście, że dużo specjalistów uśmiechnęło się do mnie, wyciągnęło pomocną dłoń i pomogło mi wyrwać się trochę z tego domu i też wrócić do formy. Dlatego chciałam się podzielić z dziewczynami tymi doświadczeniami, tymi moimi bezcennymi ekspertami. Myśli pani, że mamy roztańczone społeczeństwo, ale
nie potrafiące tańczyć? Jesteśmy na różnego rodzaju imprezach, tak oglądamy z mężem pary tańczące i mówimy, no jest potencjał do szkoły tańca, bo rzeczywiście Polacy jako naród dryg do tańca mają, ale umiejętności jeszcze nie do końca. No dlatego naprawdę polecam, wystarczy tak naprawdę nauczyć się 3-4 kroków i już to zgrabniej wygląda i fajniej. No i dla panów taka wskazówka, że warto jest się nauczyć tańczyć, bo nie ma lepszego podrywu na panie. Każda kobieta lubi tańczyć. Ale uwaga z tymi słodyczami. Sekunda na języku, minuta w brzuchu, całe życie w biodrach. Może być, że on, może być taka sytuacja, że on będzie chciał odejść może z serialu. I wtedy co? Myśli pani, co zginie w zderzeniu z kartonami? Czy... Ciężko mi jest powiedzieć, co scenarzyści wymyślą. Wydaje mi się, że bracia Mroczek stanowią bardzo dużą wartość w naszym serialu, bo to jest unikatowe, że dwóch bliźniaków gra. Byłaby naprawdę ogromna strata i szkoda dla nas wszystkich, gdyby jeden z nich zrezygnował. Ale wydaje mi się, że produkcja jest na tyle elastyczna, że jest w stanie dopasować się do potrzeb Marcina i Marcin teraz właśnie niedługo broni pracę magisterską. Normalnie chodził do pracy i pracował w biurze projektowym, więc robi jedno i drugie. Czym pani by chciała zagrać? W horrorze? Może w czymś innym, nie takim słodkim, bo odbierają panią jako taką słodką. No i niech mnie tak odbierają, bo tak ja jestem dobrze. Słodka i grzeczna i nie mam zamiaru się zmieniać, bo ja nikogo nie oszukuję, taka jestem. I nie mam takiej potrzeby. A druga sprawa jest taka, że ja taka jaka jestem na życie, nie znaczy, że taką rolę będę grała. Bo właśnie na tym polega aktorstwo. Ja się uśmiecham na życie, nie mam zamiaru tego zmieniać. Jestem słodka, proszę bardzo, ale z pazurem mogę zagrać. Co to na przykład pokazuje w teatrze, bo tam mam dosyć ostrą rolę. Nie jestem słodka. A co bym chciała zagrać? Chciałabym zagrać w filmie tanecznym. Brakuje mi filmów takich fajnych, rozrywkowych, tanecznych, tylko z dobrym tańcem. Na przykład musicale. Nie ma tego w ogóle w kraju naszym. I w filmie kostiumowym. Historycznym. No niestety u nas się mało co zanosi, ale... Trzeba walczyć o swoje marzenia i się nie poddawać, i iść do przodu. Gdybym ja słuchała tego wszystkiego i brała sobie do serca, co o mnie piszą w internecie, to zapewne już dawno bym to wszystko rzuciła i stwierdziła, że to nie jest dla mnie. A ja realizuję siebie, ja kocham swoją pracę i oczywiście zawsze będzie tak, że nie wszyscy będą mnie kochali, ale dla mnie moje marzenia są najważniejsze. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Twoja i wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Kasia Cichopek.